Cześć, tu Ewa. Byłam dzisiaj w Umpeksie. Wyprzedaż była dzisiaj, wszystkie rzeczy po 2 zł. Tak jak mówiłam, najczęściej w takie dni chodzę, więc mam Wam do pokazania kilka rzeczy. Też będą te rzeczy miały metki oryginalne, jaka cena była wcześniej. Tu macie 18 zł. To jest żółta bluzeczka, marszczona. Pokażę Wam przód i tył jest marszczony. Ma ona jeszcze suwak, prawie po całości. Rękawki krótkie, bufiaste. Nie wiem, czy to raczej nie dla mojej córki, no ale przymierzę Wam, zobaczycie, jak to wygląda mniej więcej. To jest 100% bawełna z firmy H&M, rozmiar 38. Mam kolejną rzecz. Nad tą rzeczą troszkę trzeba popracować, bo to jest bawełniana bluzka, beżowa, w granatowe paski. To ona jest z działu męskiego. Rozmiar, słuchajcie, Elka, Dober, nieznana mi zupełnie firma, też to jest 100% bawełna. No co tu więcej, no nic specjalnego, powiem tak, bardzo modny w tej chwili wzór, dlatego skorzystałam, mówię, spróbuję, zobaczę. Ona jest troszeczkę, ta bawełna, pod pachami zmechacona, ale ja mam golarkę, więc po praniu wszystko się usunie. Myślę, że będzie super. Zobaczcie, co mi się udało znaleźć. Niebieska koszula z metką. Nowa. Ile ona kosztowała? 10 euro, czyli jakieś 50 zł. Słuchajcie, rozmiar 34. Cena wyjściowa to było 24 zł. Ja oczywiście kupiłam to za 2 zł. 34, ale ona nie jest taka obcisła. Według mnie. Zresztą przymierzymy, zobaczymy, jak będzie wyglądała, jak za mała. To jest tak, jak mówiłam, ja mam komu to oddać. Kolejna koszula żółta. Veromuda. A zapomniałam powiedzieć, że ta niebieska koszula też jest 100% bawełniana. Ta zaraz sprawdzimy, ale też raczej to jest bawełna. Zobaczcie, tutaj takie fajne kieszonki z guziczkami. Taki dość szeroki rękaw w mankiet. Jedna, druga strona. Ona jest, ma z tyłu zaszewki i z przodu też, ale to nie jest model dopasowany, już Wam mówię. Czy to jest w ogóle jakiś rozmiar? Cena i wyjściowa to była 18 zł. Z tej strony nie mamy metki. Z tej strony, no tak jak myślałam, to jest naprawdę stara koszula Veromoda. Tutaj ta metka jest taka boczna, wszyta, taka atłasowa. I słuchajcie, no tu powiem tak, nie wiem, czy ja przeczytam. Jest to rozmiar S. Nie, nie przeczytam w ogóle. To jest sprane całkowicie. Ale zaciekawiło mnie właśnie ta metka Veromoda, taka stara. Takiej jeszcze nie widziałam. Zobaczcie, co mi się udało znaleźć. Różowy t-shirt z kapala w rozmiarze S i to na pewno mamy sporą domieszkę bawełny, nie wiem, bawełny, lnu. No, nawet nie domieszka, tylko 100% jest lniany. W świetnym stanie. Powiem Wam, niechcący wrzuciłam jedną taką koszulkę lnianą na pranie 40 stopni. No niestety szwy tak się przekręciły, że jest do wyrzucenia. Także pamiętajcie, żeby prać 30 stopniach, pranie ręczne najlepiej. Ja ustawiam na pranie ręczne wełnę. Tu mamy taką bardzo prostą koszulkę, czarną. Nie znam tej firmy. Zobaczcie, coś takiego. Bardzo fajna jest w dotyku. Podoba mi się rękaw, że nie jest taki króciutki, wiecie, taki tu, taki motyleczek, tylko jest troszeczkę dłuższy. Prosta, szersza. Bez żadnych wygłupów. To jest bardzo ładny czarny. Nie jest nic sprany, broń Boże, bo dużo jest takich rzeczy, że są sprane. I to jest 100% bawełna. Okrągła pod szyją. Dalej mamy sukienkę. Sukienka, proszę bardzo, z H&M-u, prosta. Raczej będzie przed kolanko. Z tyłu mamy rozporek. Rozmiar 36, nie wiem, czy też się w nią wcisnę. Cena wyjściowa to było 25 zł.
Tu nie bardzo mi się podoba rękawek, taki dziwny. Kiedyś były modne takiego, takie króciusieńkie, wycięte tu w ogóle i krótki, taki bardzo krótki trójkącik wszyty. Z tyłu jest na suwak. Sprawdźmy, co to za materiał. Często z takiego typu są spodnie. O, dodam, że ładnie zrobiona, bo jest z podszewką, ładnie podszyta. Podszewka nie lata tak luzem. Guziczek jest tu też wszyty. Co tu mamy? 63% poliester, 33% wiskoza i reszta to elastan. Nie wiem, zobaczymy. I mam jeszcze dwie marynarki. Marynarki są z działu męskiego. To jest w kolorze beżowym, z lnem marynarka. W ogóle tu u góry firmy nie ma. Cena wyjściowa to było 32 zł. Mamy tutaj trzy guziczki. Takie w kolorze drewnianym. Kieszenie. Wszystko jest działające. Nie atrapy. I patrzymy. To jest 48 rozmiar. 64 poliester, 20 len i 16 poliamid. To jest jakaś firma Ricovero. No czy się to tam właściwie znaczenia nie ma. Ale dla mnie bardzo ciekawa, podoba mi się. Nie zniszczona nic, a nic, broń Boże. I nie widzę żadnych plam nigdzie. Nic. Bo była jeszcze jedna, ale była odplamiona. Tutaj miała takie dwie plamy. I ostatnia rzecz to marynarka granatowa. Tu w ogóle też nie ma. Też cena wyjściowa było 32 zł. Kieszonki. Też są tu, nawet ktoś nie odpruł kieszonek na dole. Sprawdźmy, co to jest za firma i z czego jest zrobiona. Firma Mango, słuchajcie. Rozmiar europejski 46, ale powiem Wam szczerze, metki nigdzie ze składem nie ma. Są wszystkie guziczki, bo zawsze to sprawdzam. Zapasowego też nie ma, ale no, tu nie ma potrzeby, bo jest wszystko. I mam jeszcze jedną rzecz, która mi doszła z H&M-u. Z paczki, słuchajcie, taki sweterek. Zobaczcie. Biały, w czerwone wzory, jakieś narciarze tutaj mamy. Serduszka, taki troszkę podział świąteczny. W rozmiarze M. Pokażę Wam tutaj namiar. To sobie poszukacie po tych numerkach w internecie. Ja mam problem w ogóle, bo wszystko robię na telefonie, także z linkami jest problem ze znalezieniem, ale pracujemy nad tym, jak to zrobić, także może do następnego filmu nam się uda. I już Wam mówię, ona, cena jej wyjściowa była 139,90. Ja ją kupiłam za 39,90. W tej chwili jest na promocji. W życiu bym za nią nie dała 139. Powiem tak, ona wygląda ogólnie, tak jak popatrzycie z daleka, że to taki gruby sweter, naprawdę taki porządny. Ona wcale taki nie jest. Według mnie to ona się zmychaci szybko, bo to jest sztuczny materiał. Już Wam mówię, jaki to jest skład. 37% poliester, 41% akryl. O, wełny jest aż 4%, reszta to elastan. Ale ogólnie za te 40 zł, no to można za nią dać na pewno nie więcej. Tak jak w tej chwili jesteście zainteresowani, to zapraszam, szukajcie sobie w internecie, bo są na wyprzedaży. To teraz zapraszam Was, może to przymierzę te rzeczy. Tak wygląda ten sweterek. Ogólnie takie dla mnie, uważam, że mogłyby być rękawki dłuższe, no ale to jest M-ka, tak jak mówię. Tu jest dość szeroki. To jest dla mnie, to mi odpowiada, ale uważam, że rękawki powinny być dłuższe, ale nic nie kombinuję, nie odsyłam, bo zaraz się okaże, że ich nie ma. Ja powiem Wam, jeszcze często ja tak robię, że na wyprzedażach kupuję coś, co na przyszły rok, ja wiem, że jeśli ktoś ma miejsce, to może tak coś tak zrobić, a jeśli nie, no to trudno, że kupuję w tej chwili coś na wyprzedażach na prezenty po prostu. Patrzę, co jest w dobrej cenie i naprawdę ciekawe, takie rzeczy wybieram i robię tego typu zakupy. Tak wygląda z tyłu, także jest cały w te wzory, to mi się podoba właśnie, że nie tylko przód, tylko cały sweter jest we wzory.
Tu mamy tą granatową marynarkę. Zobaczcie. Zbliżę Wam kolor, może lepiej widać. Zobaczcie, fajna. Nie jest żadna krótka, bo już mam takie krótkie kupione. Nie wiem, czy widzicie, te klapy były jakiś czas temu modne, podwójne, teraz są pojedyncze. No ale mi to w niczym nie przeszkadza. Myślę, że super. Fajna, to nie jest jakaś obszerna marynarka. Ta druga lniana na pewno będzie obszerna, taka modna na tą chwilę, ale mi nie przeszkadza. Ta wygląda też bardzo fajnie. Za 2 zł, słuchajcie. Świetna. Zobaczcie, ta lniana. Ekstra! Bardzo fajna. Super. Tak wygląda z tyłu. Prosta. Podobają mi się te szerokie ramiona. Jak oglądam na internecie, dziewczyny bardzo fajnie wyglądają w takich marynarkach. To mi się podoba. Idziemy do następnej rzeczy. Mamy teraz ten męski sweterek. Cóż tu więcej wymagać. Bardzo fajny. Super. Trochę wpuszczone spodnie. Jak zawsze podwinięte rękawki. Na czasie. Za 2 zł. Z tyłu tak wygląda. Według mnie spoko. Mamy tą koszulę żółtą. No tak, ona się nie kwalifikuje do noszenia. Gubią się proporcje. Ale myślę, że takie zawiązanie ratuje sytuację. Tak. Zresztą obejrzy się dokładnie. Nie, no tak jest dobrze. Według mnie tak wygląda fajnie. Ciekawie. Proszę, tak jest z tyłu. Zbluzowana, wygląda fajnie. Teraz następna. Teraz ta nowa niebieska. Myślałam, że się nie zamknę, ale bez problemu, jak mówiłam, to jest rozmiar 34, zobaczcie. Tak jest na długość. Ale oczywiście ją tak nie nosiła, bo na wierzchu to noszę raczej takie oversize'owe koszule. A to jest do wpuszczenia na to, czy marynarka, czy jakaś kamizelka. Teraz te długie, modne są też kamizelki. No, bardzo najprostsza, chyba to najtańsza wersja koszul H&M morskich. Mam teraz na sobie tą lnianą różową koszulkę. Super dekolt, bardzo fajny. Nie za duży, a jednak jest szpic. Także tak wygląda. Świetne w stanie. Tu ta czarna koszulka. Tak jak mówiłam, rękawki są takie fajne, dłuższe, szersze, nie obcisła. Tu też jest szersza. I tak jak u mnie zawsze wpuszczam. Albo tak, albo całość. Proszę bardzo. I dekolt jest fajny, bo nie lubię, czasem są dekolty także bardzo mocno pod szyję, a tutaj jest jak sam raz. No, spoko. Powiem Wam tak, w sumie wygląda fajnie. Nie wiem, to jakoś jak dla mnie jest obcisłe. Dźwięki takie wydaje trochę worka. Naprawdę. To jest bawełna, ale to jest takie typowe, jak kiedyś były prześcieradła. To jest tego typu. Taka sztywna, twarda, jakby trochę ukrochmalona. Nie, no troszeczkę taka jestem obciśnięta w tym. No ale to chyba takie ma być. Nie wiem, czy to jest do noszenia dla mnie, czy nie. A jak nie, to przekażemy dalej. I została nam ostatnia sukienka. Zapraszam. Mamy tu teraz tą sukienkę. Powiem tak, udeptałam się w nią. Zobaczcie, bym musiała tak ręce trzymać, żeby dobrze wyglądało, bo jak zrobię tak, to tu mi coś wychodzi. Na miar i zobaczcie z boku. Moich piersi nic nie zostało. Także sukienka jest do przekazania dalej. Ale no, ogólnie bardzo ładnie dobita je. Tutaj jest wszystko spoko. Tu jest za wąska. Tak nawet się nie unosi z tyłu. Ładnie jest uszyta. Uszyta jest ślicznie. I zobaczcie, jaka jest długość. Widać długość w tym? Tak. Mhm. Taka jest bardzo przyzwoita przed kolanko. Zgrabna, no ale mówię, jakby ktoś chciał to nosić, no to na to trzeba zakładać jakiś sweterek, no bo to jest nieładne. Bardzo nieładne. I spłaszczone piersi. To była ostatnia rzecz. Zapraszam na kolejny filmik. Do zobaczenia. Cześć.